Witam serdecznie, nazywam się Katarzyna Skowrońska. Zapraszam wszystkich do obejrzenia mojego wywiadu na kanale Centralnego Ośrodka Sportu. Tam się rodzą zwycięzcy. Oglądajcie. Katarzyna Skowrońska to jedna z najwybitniejszych polskich siatkarek. Była w ekipie Złotek Andrzeja Niemczyka, która w roku 2003 i 2005 wywalczyła Mistrzostwo Europy. Jaka jest Katarzyna Skowrońska? Co możesz powiedzieć? Jaka jestem? Ciężko przede wszystkim jest mówić o sobie, ale wydaje mi się, że pomimo tego, iż zwiedziłam bardzo dużo świata i podbiłam nie jeden kraj w lidze siatkarskiej, to wciąż jestem tą zwykłą, normalną dziewczyną, która ma zwykłe, proste marzenia. Po prostu ludzka, przystępna. Jak wspominasz to, ten moment, kiedy byłaś jeszcze we Włoszech, Azerbejdżan, Brazylia, które miejsce najbardziej zapadło Ci w pamięć? Każde z miejsc jest dla mnie wyjątkowe, bo w każdym oddałam kawałek siebie. Dużo tam spędziłam czasu i pracowałam. A najlepiej chyba mimo wszystko czułam się w krajach, w którym nigdy nie ma zimy, czyli Brazylia, ale również Włochy są mi bardzo bliskie, ponieważ grałam tam zdecydowanie najdłużej i ta kultura, jedzenie, ludzie najbardziej mi odpowiadają. Siatkówka, najlepsza dyscyplina sportu. I dlaczego? Przede wszystkim wydaje mi się, że to jest sport, który łączy ludzi, łączy pokolenia. Na mecz siatkówki może przyjść każdy, nawet z małym dzieckiem i nie bać się o ich bezpieczeństwo. Jest na niej dużo emocji i jest bardzo techniczna, także wydaje mi się, że jej nie trzeba reklamować, na nią po prostu trzeba chodzić i trzeba ją oglądać. Często słyszymy od mistrzów sportu, że pół życia spędzili w COS-ie. A jak to było u Ciebie? W którym ośrodku przygotowań olimpijskich trenowałaś najczęściej? Ja odwiedziłam wiele ośrodków COS-u. Wydaje mi się, że ten w Gdańsku, w Zakopanem, w Spale, ale zdecydowanie najwięcej czasu spędziłam w Szczyrku. I to był taki mój drugi dom podczas reprezentacji, bo spędzałyśmy na zgrupowaniach mnóstwo czasu i najlepiej go po prostu pamiętam, bo byłyśmy tam praktycznie na każdym zgrupowaniu i na każdym obozie. Przypominasz może sobie jakieś anegdotki z tego miejsca, może jakieś zabawne historie, wiesz, które... Wydaje mi się, że tam na kuchni wciąż pracują te same panie i chciałabym z tego miejsca tutaj je serdecznie pozdrowić, bo czasami jak byłyśmy na restrykcyjnej diecie, to zawsze potrafiły znaleźć kawałek ciasta marchewkowego albo coś nam przemycić, żebyśmy nie chodziły głodne, bo musiałyśmy robić wagę, więc przeurocze i sympatyczne osoby, które pracowały tam w ośrodku, które zastępowały nam czasami po prostu tą domową kuchnię. Kasia, a jak wspominasz pierwsze lata swoich treningów? Moje pierwsze profesjonalne? Tak. Żeby być sportowcem profesjonalnym, to trzeba mieć świadomość, że trzeba się poświęcić. I z jednej strony ja się poświęcałam i nie odczuwałam i nie traktowałam tego nigdy jako swoją pracę, jako swoją profesję, bo robiłam po prostu to, co kocham, ale brakowało mi, tęskniłam za rodziną. A jak wspominam, no... Na halach sportowych, w miejscach, gdzie po prostu trenujemy dwa razy dziennie. Ja wspominam to teraz z perspektywy osoby, która już jest na sportowej emeryturze doskonale i powiem wręcz, że za tym czasami tęsknię. A gdybyś miała przekazać 3 złote zasady tym, którzy dopiero zaczynają swoją sportową karierę, to co to by było? Nigdy nie przestawajcie marzyć, bo jak nie marzymy, to nie mamy celu. Nie zniechęcajcie się ciężką pracą, bólem mięśni i słabszym dniem. I bądźcie uparci, bo to bardzo w sporcie pomaga. Ambitnie do celu. A jak zmieniło się życie Katarzyny Skowrońskiej po zakończeniu kariery? Jak się zmieniło? W sumie wciąż jestem szczęśliwą osobą, która stara się zarażać swoim entuzjazmem. I ostatnio zmieniło się dosyć znacznie. Założyłam fundację wraz z Magdaleną Furalczyk-Kozłowską i z dziennikarzem sportowym Hubertem Malinowskim. I chcemy zachęcać i zarażać dzieci do sportu, do kontaktu ze sportem, żeby po prostu mogły nas naśladować, bo dzieciom warto pokazywać dobrą drogę, bo dzieci nas nie słuchają, a naśladują.